Marnotrawnym synu, część druga. Jesteśmy ludźmi. Mamy prawo pobłądzić. Mamy prawo odejść w dalekie strony. Źle użyć swej wolności. Utracić dziedzictwo. Mamy nawet prawo zgrzeszyć i chcieć wymierzyć sobie sprawiedliwość. Taka jest cena ludzkiej wolności i konsekwencja naszych słabości. Ale ponad tym prawem, prawem ludzkiej wolności, istnieje prawo ważniejsze, prawo ludzkiego i Bożego miłosierdzia. Miłosierdzie Ojca ocala człowieczeństwo grzesznika. Nie chce go poniżać, karać. Nie wymaga nawet doskonałej świadomości grzechu i szlachetnych intencji powrotu. Przecież widzimy, że marnotrawny syn z przypowieści wraca do domu, bo jest po prostu głodny i bez życiowych perspektyw, bez pieniędzy. Ale ojcu wystarcza sam powrót, świadomość upadku. Ojciec patrzy w głąb serca swego zbłąkanego i nieszczęśliwego dziecka i wie, że tym, czego ono najbardziej pragnie, nie jest chleb i dach nad głową, choć są mu potrzebne, ale przebaczenie i przywrócenie mu utraconej godności synowskiej i ludzkiej. Miłosierdzie Boże nie poniża, nie umniejsza, ale przeciwnie, podnosi upadłego człowieka w jego godności, ocala jego największe dobro, jakim jest bycie dzieckiem Bożym. Zauważmy też, że miłosierdzie Boga różni się i przewyższa ludzką sprawiedliwość. Aktem sprawiedliwości Ojca wobec marnotrawnego Syna mogło być danie mu jakiejś pracy, tak by mógł zarobić na życie i mieć szansę odbudowy choć części utraconego dziedzictwa. Natomiast miłosierdzie idzie dalej. Ojciec przywraca synowi nie tylko jego utracone synostwo i, jak możemy się domyślać, część dziedzictwa, majątku, ale tu jest ta kluczowa różnica. Ocala i odbudowuje jego ludzką godność. Czym jest ta ludzka godność? Fundamentalnym poczuciem, że jest się chcianym i kochanym bezwarunkowo. Nie za jakieś szczególne zasługi, ale właśnie za to, że jest się człowiekiem, synem czy córką. Nie ma chyba większego nieszczęścia dla człowieka, niż utracić godność. Tę godność tracimy nie tyle dlatego, że ponosimy porażkę zawodową czy straty materialne, ale tracimy ją poprzez nasze złe czyny. Tracimy ją, gdy ciężko grzeszymy. To właśnie grzech niszczy naszą godność, ale nigdy bezpowrotnie. Miłosierdzie Boga, przebaczająca miłość, nie tylko gładzi nasz konkretny grzech, ale przywraca nam ludzką godność, czyli pełnię człowieczeństwa i sprawia, że nasze czyny znów mogą jaśnić blaskiem dobra. Starszemu synowi nie spodobało się łaskawe przyjęcie młodszego brata przez ojca. Czyni ojcu wyrzuty. Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Starszy syn, zawsze posłuszny i bezgrzeszny w swoim mniemaniu, okazuje się być duchowo oziębły, jakby brakowało w nim nie tylko miłości do ojca, ale też miłosierdzia w stosunku do swego upadłego młodszego brata. Widzimy więc, że można być posłusznym Bożym przykazaniom, tak zwanym porządnym człowiekiem i obywatelem, katolikiem, a jednocześnie nie rozumieć, czym naprawdę jest istota Bożej i ludzkiej miłości. Starszy syn grzeszy zawiścią, zawziętością, brakiem przebaczenia i niewdzięcznością. Okazuje się, że zewnętrzna poprawność życia czy religijnych praktyk może umacniać w nas pychę i pogardę wobec innych. Doświadczenie osobistego grzechu boleśnie przekonuje nas, że jesteśmy słabi i potrzebujemy Bożego miłosierdzia. Upadki i porażki życia uczą nas pokory wobec własnych ograniczeń i zdolności do zła oraz współczucia dla upadków i porażek naszych bliźnich.
Możemy powiedzieć, że istotą chrześcijańskiej miłości jest właśnie miłosierdzie, czyli wypływająca z miłości przebaczenie drugiemu człowiekowi jego zła i krzywdy, którą wyrządził nam czy innym ludziom. Dzięki miłosierdziu jesteśmy zdolni nie tylko do przebaczenia, ale do ocalenia i odbudowy godności drugiego człowieka. To miłosierdzie sprawia, że drugi człowiek staje się na powrót człowiekiem. Być miłosiernym oznacza nie wykorzystywać swej przewagi wobec słabszego czy upadłego. Oznacza zrezygnować z należnej nam nieraz sprawiedliwości i wystawić się na ryzyko bólu, zdrady i rozczarowań. Możemy uczyć się miłosierdzia, przede wszystkim otwierając się na miłosierną miłość samego Boga. To właśnie ona pozwala uporać się z naszym osobistym złem i grzechem, doświadczyć pełni naszego człowieczeństwa. Być może tylko ten, kto sam doświadczył miłosierdzia Bożego i ludzkiego, może być miłosierny wobec samego siebie i innych ludzi. Możemy przypuszczać, choć Ewangelia tego nie mówi, że marnotrawny syn upadnie jeszcze nie raz. Ale te odejścia będą coraz krótsze, bo marnotrawny syn będzie już wiedział, że nie może żyć poza Bogiem, że tylko w domu Ojca ma pełnię swej synowskiej i ludzkiej godności. Módlmy się, byśmy nigdy, choćby na dnie naszych upadków i niemożności, nie tracili nadziei na powrót do domu miłosiernego Ojca. Módlmy się, byśmy sami dla siebie nawzajem stawali się bardziej miłosierni.